Wydawnictwo AA we współpracy z klubem Prodox przedstawiają: Nowe moce Antychrysta. Czyta Marcin Kwaśny: Rozwodnicy w nowych związkach, małżeństwo zeświadczone. Umieram jako wierny sługa króla, ale przede wszystkim jestem sługą Boga powiedział przed egzekucją święty Tomasz Morus. Znacząca część hierarchów Kościoła Katolickiego. Zdaje się dzisiaj wypowiadać to zdanie na opak. Chcą być raczej sługami króla, a dopiero później Boga. Inaczej niż we wspólnotach protestanckich czy prawosławnej cerkwi, w Kościele katolickim nigdy nie odstąpiono od nauki Jezusa Chrystusa o nierozerwalności małżeństwa. Za trwaniem przy tym nauczaniu przemawia nie tylko świadectwo męczenników, którzy nie chcieli zaaprobować pogańskich praktyk Henryka VIII, św. Tomasza Morusa i św. Jana Fischera. Sam Chrystus Pan powiedział o świętym Janie chrzcicielu, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy. Jan oddał życie za prawdę o małżeństwie. Herodowi wypominał, nie wolno ci mieć żony twego brata. Jak zauważyli w 2019 roku niemieccy księża Spaderborn, krytyczni wobec nowej koncepcji miłosierdzia wobec rozwodników lansowanego przez papieża, gdyby święty Jan chrzciciel. Wyrecytował Herodowi ósmy paragraf adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia, najpewniej zostałby kaznodzieją dworu w jego pałacu, nie zostałby na pewno ścięty. Cóż, był święty Jan sługą króla, ale przede wszystkim Boga. Papież Franciszek już 17 marca 2013 roku, podczas rozważania przed swoją pierwszą papieską modlitwą Anioł Pański, przywołał książkę kardynała Waltera Kaspera o miłosierdziu, która proponowała faktyczne uznawanie w Kościele katolickim rozwodów. By wdrożyć kasperiańską myśl w życie, zwołał w latach 2014 i 2015 dwa synody o rodzinie. Odpowiedni dobór ojców synodalnych pozwolił zmienić nauczanie Kościoła i praktykę sakramentalną tak, aby zamiast Ewangelii wierne były raczej duchowi świeckiego prawodawstwa ułożonemu na miarę współczesnych Herodów. Wydana w 2016 roku adhortacja Amoris Laetitia wprowadziła w Kościele katolickim niebywałą zmianę. Rozwodnicy, którzy wstąpili w Nowy Związek, nagle zyskali możliwość otrzymania rozgrzeszenia i przystępowania do Komunii Świętej. Papież, jak wiadomo, nie napisał tego wprost. W swoim dokumencie użył stwierdzeń na tyle mglistych, by każdy, kto tego chce, mógł wyciągnąć odpowiednie wnioski. Niemcy, Filipiny, Malta, liczne diecezje we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej, rozwodnicy w tych wszystkich miejscach zaczęli otrzymywać komunię świętą na gruncie decyzji własnego sumienia. Spowiednicy przestali prowadzić, zaczęli towarzyszyć. Duch Antychrysta zaczął wdzierać się do przestrzeni Świętego Związku Małżeńskiego. Tam, gdzie biskupi przyjęli kasperiańską wykładnię duszpasterstwa rodzin, nierozerwalność małżeńska, Zaczęła być rzadko osiągalnym ideałem, a normą stały się kolejne związki. Kościół zrezygnował z wymogów Ewangelii Chrystusa. Zaproponował ludziom, że w przypadku trudności mogą te wymogi odrzucić w kąt. Bóg zaakceptuje bowiem ich rzeczywistość życiową. Oto panowanie księcia tego świata. Chrześcijanie epoki Nerona i Dioklecjana ginęli straszliwą śmiercią, nie chcąc w najmniejszym nawet stopniu ubliżyć czci najświętszego współcześni chrześcijanie, prowadzeni przez Ducha Amoris Leticja, nie mają problemu z odrzuceniem prawdy o nierozerwalności węzła małżeńskiego i domagają się ciała Chrystusa w powtórnym związku, jak czegoś, co im się należy. Ta sprawa jak na dłoni pokazuje, że to nie Bóg, ale człowiek został postawiony w centrum. Protesty kardynałów, biskupów, księży i wiernych świeckich nie zdały się na nic, pytania pozostały bez odpowiedzi. Czasy się zmieniły. Święci Jan Chrzciciel, Tomasz Morus i Jan Fischer to ludzie archaiczni. Dla nich nie ma już miejsca w nowym porządku, w którym prymat należy się dobremu samopoczuciu. W Polsce tradycyjna nauka została póki co zachowana, ale wytyczne konferencji Episkopatu Polski do Amoris Leticia pozostawiają wiele do życzenia. Nawet jeżeli w naszym kraju nie wprowadzono w życie rewolucyjnego paradygmatu, to pozostawiono na przyszłość możliwość otwarcia do tego furtki. Droga synodalna. Problem polega na tym, że w krajach przestrzeni niemieckojęzycznej znaczna część biskupów zaakceptowała już nowe nauczanie na temat seksualności. Jasno pokazuje to głośna akcja organizowana w kościołach, głównie na terenie Niemiec, manifestacyjnych błogosławieństw par homoseksualnych. Po raz pierwszy doszło do tego w maju 2021 roku. Zagorzały aktyw Progejowski w Niemczech postanowił zaprotestować przeciwko dokumentowi, jaki dwa miesiące wcześniej ogłosiła kongregacja nauki wiary. Kongregacja ta przypomniała mianowicie, że Kościół nie tylko nie chce błogosławić związków jednopłciowych, ale nawet nie ma takiej władzy. Wynika to po prostu z faktu ich ukonstytuowania na grzechu. Można błogosławić poszczególne osoby, ale już nie sam związek. W odpowiedzi na tę decyzję kongregacji w Niemczech wybuchła burza. Zawiązana została akcja Liebe Gewind – Miłość Zwycięża. W ramach której w całych Niemczech odprawiono łącznie 111 nabożeństw lub też mszy świętych, podczas których doszło do pobłogosławienia par żyjących w związkach nieformalnych, głównie jednopłciowych. Rewolucyjnie nastawieni kapłani kładli na ołtarzach flagi LGBT, nosili kowidowe maski w barwach tęczy, na elewacjach kościołów wywieszano tęczowe flagi. Część konferencji Episkopatu Niemiec oraz Centralny Komitet Niemieckich Katolików odcięła się od inicjatywy. Zrobił to nawet przewodniczący biskup Georg Batzing, który przecież wielokrotnie dawał publiczny wyraz poparciu idei błogosławienia homo -związków. Według Batzinga akcja Liebe Gewind była jednak formą upolitycznienia problemu. Prawdopodobnie hierarcha obawiał się, że tak rażąco jawna manifestacja buntu wobec Watykanu Wywoła jakieś niepożądane reperkusje. Tak się jednak nie stało. A przynajmniej do opinii publicznej nie przemknęła żadna informacja na ten temat. Wprost przeciwnie. W styczniu 2022 roku papież Franciszek usunął z szeregów kongregacji nauki wiary arcybiskupa Giacomo Morandiego, który według watykanistów odpowiadał za sporządzenie wspomnianego dokumentu na temat błogosławieństw. Wobec księży i świeckich pracowników dusz którzy przeprowadzili akcję Liebe Gewindt, nie wyciągnięto żadnych konsekwencji. W efekcie w kolejnym roku inicjatywa została przeprowadzona powtórnie. Wprawdzie do drugiej edycji przyłączyło się mniej parafii, ale za to do niemieckich dołączyła jedna szwajcarska. Co więcej, błogosławienie par homoseksualnych odbyło się również w katedrze w Magdeburgu, przenosząc akcję na nowy poziom. Wcześniej nie było oficjalnego poparcia żadnego biskupa, a celebracja w katedrze wskazuje, że to poparcie uzyskano przynajmniej od magdeburskiego ordynariusza, biskupa Gerharda Feige'ego. Choć akcja Liebe Gewind wywołała na świecie duże poruszenie, to w istocie nie była w ścisłym znaczeniu tego słowa nowatorska. Już w 2018 roku w austriackiej decyzji Linz odbyły się walentynkowe błogosławieństwa, do których zaproszono wszystkie zakochane pary. Niezależnie od płci. Wielu niemieckojęzycznych księży nie ukrywa ponadto, że od lat błogosławi związki homoseksualne. Jednym z nich jest jezuita ksiądz profesor Ansgar Wucherfenning z Frankfurtu. Swego czasu uczony kapłan utracił nawet możliwość kierowania katolicką uczelnią, ale po interwencji wpływowych niemieckich hierarchów w Watykanie, możliwość ta została przewrócona. W kościele zaodrą niezwykle silną pozycję ma też ideologiczny feminizm. Przejawia się to nie tylko w stawianych przez różne organizacje zrzeszające katolickie feministki postulatach, takich jak diakonat czy kapłaństwo kobiet, ale również w konkretnych akcjach. Przykładowo, w maju 2019 roku grupa Maria 2.0 zorganizowała strajk kościelny. Przez tydzień panie postanowiły nie przekraczać progu żadnych budynków kościelnych, zrezygnowały zarówno z udziału w Mszy Świętej, jak i ze świadczonej przez siebie pracy i posługi by pokazać biskupom, jak wiele znaczą w codziennym życiu kościoła. Celem miało być przekonanie hierarchów o konieczności dopuszczenia ich do równej władzy oraz do kapłaństwa. Część ordynariuszy zareagowała na to pozytywnie, podkreślając, że nawet jeżeli forma strajku nie jest najszczęśliwsza, zwłaszcza gdy idzie o mszę świętą, to stawiane problemy trzeba potraktować z całą powagą. Sama w ogóle nazwa grupy Maria 2.0 ma wskazywać na konieczność nowej Maryi, która nie będzie już milcząca, ale weźmie sprawy w swoje ręce i zacznie odgrywać w kościele aktywną i podmiotową rolę. Oprócz organizacji feministycznych działają też w Niemczech grupy młodzieżowe, jak na przykład katolisze jungę Gemeinde, która w kwietniu 2022 roku zaczęła w swoich dokumentach zapisywać słowo Bóg w formie God plus. Plus oznacza różnorodność Boga, również w zakresie płci. Z kolei austriacka katolisze Jugend celebrowała w tym samym miejscu Międzynarodowy Dzień Dostrzegalności Osób Trans. Intrygującą eksplikacją tendencji homorewolucyjnych jest też kasus Laury Jonasa Miller ze Stuttgartu. W jednej z tamtejszych parafii, ministrantka Laura Miller ogłosiła, że czuje się mężczyzną i chce, by mówiono do niej odtąd męskim imieniem Jonas. Te decyzje zaakceptowali inni ministranci, którzy zachęcali dziewczynę uważającą się za chłopaka do tego, by opowiedziała o problemie proboszczowi. Kapłan wyraził zgodę. Zadeklarował wsparcie dla drogi, którą obrała ministrantka, a na dowód swojego wsparcia wywiesił nawet w kościele tęczową flagę. To wszystko, oczywiście, tylko drobne przykłady ukazujące poziom zideologizowania grup świeckich w kościele katolickim w przestrzeni niemieckojęzycznej. Podobnych ekscesów można byłoby mnożyć bez końca i określenie to nie jest przesadą. Katolicy w Niemczech, Szwajcarii, Austrii i Luksemburgu w znacznej mierze przyjęli za swoje poglądy świata i dążą zdecydowanie do uznania ich za katolickie. Mamy zatem do czynienia z całkowitym odwróceniem porządku rzeczy. To nie Ewangelia rzuca światło na współczesność, ale współczesność określa i interpretuje Ewangelię. W Niemczech coraz bardziej realny wydaje się rozwój spraw przypominających Holandię, niemal całkowity zanik praktykowania wiary. To dawałoby paradoksalnie nadzieję na ortodoksyjne odrodzenie na zgliszczach upadłej utopii liberalnego katolicyzmu. Realizację tego scenariusza komplikuje jednak fakt istnienia silnych związków między Kościołem a państwem. Struktury katolickie pełnią w niemieckim państwie bardzo istotną rolę w kwestiach socjalnych. Kościół katolicki jest drugim po państwie największym pracodawcą. W tym sensie jego zaniknięcie wydaje się nierealne. Ktoś musi zarządzać różnorodnymi placówkami charytatywnymi, medycznymi i edukacyjnymi. Być może przyszłością niemieckiego katolicyzmu jest raczej jego upaństwowienie i powolne przekształcenie w faktyczną agendę socjalną państwa. Tym samym całkowity triumf odniósłby duch antychrysta. Przekształcając w krajach niemieckojęzycznych Kościół katolicki w świecką organizację. Do tego dochodzi jeszcze problem synodu o synodalności i zakażenia przez Kościół w Niemczech całego kościoła katolickiego. O tym, że synod o synodalności jest konstruktem inspirowanym właśnie przez biskupów z Niemiec oraz o doktrynalnych problemach z nim związanych, pisałem obficie w książce Papież Franciszek i Mafia Sankt Galeon, kto stoi za rewolucją w Kościele. Gdzie też odsyłam zainteresowanego czytelnika. Tu mogę wszakże wskazać, że obawy formułowane u progu synodu o synodalności przez środowiska konserwatywne i tradycyjne okazały się słuszne. Przynajmniej w Europie katolicy uczestniczący w pierwszym etapie prac synodalnych w wielu krajach wypowiedzieli się w pełni zgodnie z oczekiwaniami środowisk modernistycznych, co każe sądzić, że najbliższe lata przyniosą dalszy rozrost, zwłaszcza tych błędów, które są wyrażane na niemieckiej drodze synodalnej.